Oblicz wartość wyrażenia dla podanych obok wartości zmiennych. Co tutaj możemy zrobić? Możemy na początku po prostu popodstawiać sobie te liczby. Chociaż są czasami takie zadania, że najpierw lepiej wykonać działania, a później podstawiać. Tutaj zaryzykuję i podstawię te liczby. Czyli mamy a do minus drugiej, to będzie dla nas pierwiastek z 2 do minus drugiej przez 1 odjąć pierwiastek z 2 do minus drugiej. Dodać pierwiastek z 3 do minus drugiej, podzielić przez 1 minus pierwiastek z 3 do minus drugiej i to wszystko do minus drugiej. Zobaczmy, co wyjdzie. Pierwiastek z 2 do minus drugiej to będzie 1 przez pierwiastek z 2 do potęgi drugiej, podzielić przez 1, odjąć 1 przez pierwiastek z 2 do drugiej, czyli to samo, plus pierwiastek z 3 do minus drugiej to jest 1 przez pierwiastek z 3 do potęgi drugiej, podzielić przez 1, odjąć 1 przez pierwiastek z 3 do potęgi drugiej. Zamykamy i do minus drugiej. Pierwiastek z 2 do drugiej to jest 2, czyli mamy 1 drugą i to już wygląda dużo lepiej. Przez 1 minus 1 druga dodać 1 trzecią, bo pierwiastek 3 do kwadratu to jest 1 trzecia, znaczy to jest 3, czyli w sumie robi się 1 trzecia. Przez 1 minus 1 trzecia. Zamykamy i do potęgi minus drugiej. Co z tego dostaniemy? 1 druga przez 1 druga to jest 1. Tutaj będziemy mieli 1. Dodać 1 trzecia przez 1 minus 1 trzecia, czyli 2 trzecie. I to wszystko do potęgi minus drugiej. Mamy zatem 1 dodać. 1 trzecia przez 2 trzecie, czyli to jest 1 trzecia razy 3 drugie. Trójki się skracają, robi się to 1 druga do minus drugiej. Czyli mamy 1 plus 1 druga do minus drugiej, czyli to będą 3 drugie, bo 1 i 1 druga to są 3 drugie do minus drugiej, czyli to są 2 trzecie do kwadratu, 2 do kwadratu 4, 3 do kwadratu 9, 4 dziewiąte wychodzą. Podpunkt B. Podstawmy też, czyli mamy 1 dodać. Za a wstawiamy minus 1 trzecią do minus pierwszej, do minus drugiej, dodać, 1 odjąć, damy minus 1 trzecią do minus pierwszej i do minus drugiej. I obliczmy, co z tego wyjdzie. Jedynkę przepisuję, dodać, minus 1 trzecia do minus pierwszej, minus nam odwraca, czyli mamy po prostu minus 3 pierwsze do minus drugiej, dodać, 1 odjąć, tutaj też sobie odwrócisz minus 1 trzecią do potęgi minus pierwszej, to jest po prostu minus 3 i to wszystko do minus drugiej. No i zobacz, mamy tak, 1 dodać minus 3, to jest 1 odjąć 3, czyli minus 2 do minus drugiej, dodać 1 minus minus 3, to jest 1 plus 3, czyli 4 do minus drugiej. Minus 2 do minus drugiej to jest to samo, co powiedzieć 1 przez minus 2 do drugiej, bo ten minus nam odwraca ułamek. Dodać 4 do minus drugiej to jest 1 przez 4 do potęgi drugiej. I co otrzymamy z tego? Minus 2 do kwadratu to jest 4, czyli mamy 1 czwartą. Dodać 1 przez 4 do kwadratu, czyli przez 16. Tutaj rozszerzamy sobie górę i dół przez 4, czyli mamy 4 szesnaste. Dodać 1 szesnastą, czyli mamy 5 szesnastych. Wychodzi nam tutaj ułamek 5 szesnastych i to jest koniec zadania.